Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Drugiego dnia podczas wystawy 32. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w miejscowości Kolno, wystawy okręgu Białystok. Jest godzina prawie 10:00, za chwilę się tu znajdzie, rozpocznie zebranie zarządu okręgu. A po zebraniu będzie aukcja tych gołębi, które tam widzimy w klatkach, które wczoraj pokazywaliśmy. A po tym zaraz, to jest zaplanowane chyba po godzinie 12:00, wyłączanie tutaj nagród. Widzimy tutaj, koledzy przygotowują teraz te wszystkie puchary, oklejają tabliczkami, ostatnie te prace trwają. Ale widzimy też w porównaniu dnia poprzedniego, jest tutaj dużo więcej hodowców, oni na pewno się tego dotrą. Także od rana tutaj trwa, że tak powiem, ruch. Gołębie tam na szczęście wczoraj, kiedy był mniejszy zbiór, mniejszym ruchu mogliśmy zaprezentować. Później będziemy jeszcze widzieć, do kogo te gołębie należały. Oczywiście też postaramy się tutaj kolegom pokazać tych wszystkich nagrodzonych hodowców. Teraz zobaczmy, wszyscy tutaj zainteresowani gołębiami oglądają te gołębie na aukcje przygotowane w klatkach. Przypomnijmy, aukcja, z którego część gołębi zostanie przekazana na cele charytatywne, wspomożenie osoby, która potrzebuje tej pomocy. Natomiast reszta to chyba będzie to na potrzeby oddziału. Nie wiem dokładnie, jak to są zasady, ale to później się dowiemy. Tutaj natomiast mamy po prostu wszystko, słyszymy zebranie okręgu. Zaprasza tutaj kolega. Widzimy, wszyscy zainteresowani teraz tam na zebraniu będą. Zebranie pójdą. Tutaj na stoisku też widzimy kolegów. Wojciecha i Sylwestra. Też był zainteresowany i jest cały czas w dokumentach, każdy coś kupi, przyjdzie, poradzi się, dopyta. Zobaczmy, zebranie się zakończyło, teraz będzie organizowana licytacja gołębi. Właśnie pierwsze dwa gołębie są na klatce. Za chwilę będziemy widzieli. Całej aukcji nie będziemy filmować. Zobaczmy, ile osób jest, zobaczymy, ile będzie zainteresowanych. Za resztę pieniążki będzie zakupiony sztandar dla oddziału M. Zaczynamy kolega zaprezentował. Cena wywoławcza 100 zł, odbijamy o 20 zł. Będą przeznaczone pieniądze na zakup. Pierwszy gołąbek to jest gołąbek sztandar, minus flesz, matka z 2010 roku, w 12 i 13 roku z roku 13-11 konkursu, w tym dużo czołowych konkursu. To jest ten niebieski gołąbek. Zaczynamy. Szkoda tutaj, że słychać słowa. Doda więcej. Widzieliśmy na początku, że słabo było słychać, ale się okazało, że jednak na górze koniec licytacji. Wszystkie gołębie znalazły nabywców. Na pewno te na sztandar pieniądze zostaną zebrane i też zostanie coś tutaj na ten cel charytatywny. Dziewczynka tutaj potrzebuje tej pomocy. Także gołębie licytowane w różnych cenach. Zaczynało się od 100 zł, kończyło się najdroższe za 1500 zł. Został sprzedany. Były też po ilości gołębi mniejszych sum, ale było uważam osobiście, że to jest dalej. Za chwilę się odbywać nie tylko wyłączanie nagród, to będziemy mogli sobie zobaczyć. No i rozpoczyna się uroczystość wręczania pucharów. Trochę słabo słychać, ale niestety taka pecha. Tadeusz z Witoldą będą odbierać te puchary, to jest największe. Zobaczymy. Tu widzimy, pieniądze są liczone. Może się dowiemy, ile zostało zebrane.
zarabia w tej chwili. Thank you.
słabo, to postaramy się tego też to powiedzieć. Chyba nie pierwsze puchary, które tutaj będą dzisiaj i jedyne odbierać, że tam nie ma zobaczenia następnie. Pierwszy wicemistrzem kategorii A został kolega Tomasz Słoniewski. Same nazwisko zdobywamy.
pierwszej kategorii B został kolega Tomasz Łoniewicz. Kolega Tomasz Łoniewicz, kolega odbiera prezes. Czy kolega Tomasz Łoniewicz jest już? Tomasz Łoniewski! Poprosimy prezesa z oddziału o pytanie dostawy w imieniu kolegi Łoniewskiego odbiera prezes. Drugim wiceministrem kategorii D został kolega Leszek Drogało. Czy jest ktoś z Solecka, żeby odebrać nagrodę? Poprosimy kolegów z Solecka o odebranie pokoju. Mistrz kategorii maraton, kolega stół porządny, żeby pocharów, który położy mocarstwo, to powinno być. Dziękuję bardzo. Pierwszym wiceministrem kategorii maraton został kolega Rafał Kruziewicz. Drugim wiceministrem kategorii maraton został kolega Jędrzej Stankowski. Akurat właśnie wczoraj na koledzy Stankowski tam też byli właśnie gołębie i tutaj w wyniku chalifa zdobywali. U kolegi Marka Malinowskiego na Facebooku będzie można zapomnieć. Mistrzem kategorii rocznego został kolega Rafał Kruziewicz. Mistrzem kategorii rocznego został kolega Piotr Maksimowicz. Możliwość zdjęcia będą na Facebooku, tak? Wszystko będą co? Na stronie terenowej okręgu. Okręgu Białystok. I na Facebooku też, czy nie? Nie. Nie, tylko na tym. Tak widzimy. Kolega Marek Malinowski. A pamiętasz adres strony? Nie. Jak nie, to można u nas na stronie oddziały PZHGP.pl zobaczyć. Thank you.
innych będzie tutaj jeszcze dużo więcej, nie jesteśmy w stanie wszystkich sformować, nudne do tyle będzie pochwała, podjeżdżam się długi czas. Zobaczymy, ale te najgłówniejsze, te pierwsze miejsca mistrza, pierwsze wicemistrza. Mistrzami w kategorii B zostali kolejny Tadeusz i Wiktor Podarski. Chodź, zaraz flaszkę dostaniesz. Miły kres. Oczywiście, że tak. Zobaczmy, to jest ten gol, prawda? Tak, obejrzyj go, bo tak, to była, tak dziwnie druga nagroda w kategorii. W standardzie, za standard było, tak? Trzecia kategoria. Za standard? Za wyczyn. Za wyczyn? Wyczyn. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce za wyczyn. Za wyczyn. Trzecie. A nie pierwsze, nie drugie? Jedzie
nie, drugie miał. Drugie miał. Nasz gołąb? Ten. A, ten. Ten. A ten. To ja nie wiem. O Jezu. Ja go kupiłem, bo się nie właśnie. Przepraszam. Nie, 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 nie. No. Dobra. Tam jest jego krzyżyk. Ja widziałem, ale tutaj sobie zobaczymy. Są wręczone puchary, my to tak różno już filmowaliśmy. Teraz to nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfilmować, tak jak mówiłem, ale tutaj co się damy, to jeszcze damy. Uda, to filmujemy. Zobaczmy kolegi Mokrzewskiego, a pan kolegów Łonieckiego, to nie. Łoniecki, tak. To właśnie odbiera teraz. Z jakiego oddziału kolegów Łoniecki? Mazowiecki. Tutaj, korzystając z okazji, ile tutaj oddziałów jest w okręgu? Osiem. Osiem. Osiem oddziałów. Hodowców będzie z 1000? Około 900. Ponad 900 hodowców w okręgu Białystok-Wieliczy. Tak. Kolega Tadeusz Osiem. To brat? Nie, zbieżność nazwisk. Właśnie te, jest, są z jednej sekcji, ale to jest zbieżność nazwisk. Ale i tak go nie ma teraz. Nie, pewnie nie gdzieś tam wyszedł. Gdzieś wyszedł. No to na papierosa, czy tam na zewnątrz troszeczkę. Bardzo ładne podarki. Z jakiej firmy kupowaliście? Nie wiem, Bex, czy nie wiem, Waldka Wojciuka? Tutaj prezes okręgu. Poszedł.
koledzy, mój kolega się przedstawi. Dobry, Marek Strzybnik. Tak, i jakie jak tutaj firmy macie? Firma D-Gain, tak. Tak, tu macie jak D? D-Gain. I to są produkty jakie wasze? Ziołowe. Ziołowe, tak, wszystko? Zobaczmy, to może tak pokażemy trochę, co tak ciekawego, co z tych produktów jest takiego. Bo to są analogiczne takich do innych firm, tak? Tak. Eliksir, wyciągi ziołowe. Mhm. Eliksir na górne drogi oddechowe. RWŻK, czyli regeneracja wątroby na wątrobę. Na żółtego guzka na bazie jeżówki. Stop grzybek, wiadomo, tak, wyciągi z drzewka. Tak, na grzybice. I później takie mieszanki. MZ1, mieszanka ziołowa na górne... To się stosuje na karmę. Na karmę. To są proszki. Tak, proszki. Na górne drogi oddechowe. No i tak ogólnie to wszystko. Widzę ceny jakie są, to widzimy. A jeszcze powiedzmy, koledzy mają sklep normalnie gdzie? W Inowrocławiu. W Inowrocławiu. Tak. To dość daleko mieliście, nie? 350 km. No. Tam w jakich godzinach jest czynny sklep? To znaczy typowego sklepu nie ma, to jest zakład produkcyjny, także... Aha. Nie ma. Tak, czyli te produkty też można w innych sklepach w Polsce znaleźć. Tutaj też mamy gołębie jakieś, tak? Co tak, gołębie z rozpłodu. Od kolegi właśnie? Tak, tak. Od Krzysztofa Tetkowskiego. Z Malborka tu widziałem. Z Malborka, tak. Tetkowski, grzyb. Tak. Nie, głąb. Głąb. Głąb, tak. Taka hodowla. Tak. Macie też te akcesoria, kosze też transportowe wasze, tak? Te tak, miski tak, widzę, śmigłowe, tak, no te wszystkie, no i ten ceramiczny gołąbek, tak? Tak, najcenniejszy. Dziękujemy na razie, zobaczmy tutaj pomału tych osób, tutaj też był kolegi, jeszcze jedno stanowisko było tego kolegi, którego wczoraj odwiedzaliśmy z zegarami, tutaj, z antenami tutaj, natomiast mamy jeszcze gołębie od innych kolegów, są też gołębie te, które były poddawane ocenie na wystawę zgłoszone i tu mamy całą też tą reprezentację. O, tam już się pomału kończanie, ale też jest godziny popołudniowe, widzimy, jest godzina 1:39, prawie druga. Pomału będziemy to troszkę długo przygotować do odjazdu. A teraz jeszcze sobie zobaczmy, dwa ostatnie tutaj kończanie. Zakończyło się teraz wręczanie już pucharów, a teraz mamy jeszcze tą możliwość zobaczyć, jak będą wręczane dla sodowców, którzy mieli gołębie reprezentacji, te karmy, tutaj widzimy CZ, ta karma się nazywa seria Bestia. Nie załapało, nie, a one będą... sfilmować, to zobaczmy, sfilmujemy właśnie, przedstawiać nie trzeba, koledzy znani, my na razie tutaj zobaczymy teraz, ta karma będzie teraz Sylwek wręczana, czy nie, czy każdy sobie zabierze przy wyjściu? No zaraz zobaczymy, zobaczymy jaki mam plan. Tutaj zobaczmy na zakończenie już wszystkiej całej wystawy. Ciebie też zapraszamy do wspólnego wspólne zdjęcia, tutaj zobaczmy, ale tutaj do zdjęcia też pozują inni koledzy przedstawią po kolei. No to są wszyscy. Naprawdę, rewelacja. W końcu ta twarz, co widzieliśmy prezesa, tak, zamienników, ale tu widzimy mistrz oddziału osób mazowiecka 0406. Lepszych wyników nie będzie, jak ten człowiek ma. Spokojnie, tak, oczywiście. Oddziałem. Ale tutaj... oddział Łomża Miasto. Ale tu proszę... Kolega jaki oddział? 0406, kolega mistrza oddziału. A tam do zdjęcia pozują, tu jeszcze kolega też z Białegostoku. A to ten kolega też nie lutuje. Adamski Piotr. Ten kolega nie lutuje, tylko sprzedaje. Adamski Piotr. Kolega Adamski. Tutaj tylko sprzedaje gołębie. Bardzo gołębie dobre ma, proszę. To Sylwek, tam z oddziału. Tak, tutaj jeszcze Józef, a to tam do zdjęcia skończył, chodźcie wszyscy. Tam zobaczmy do zdjęcia, będą wszyscy pozować teraz, mamy te stanowiska z pucharami. Tam się wszyscy pucharami stawiają, biorą puchary swoje. Mistrzowie z DBS, ale nie ma pucharów. Stąd zadaptowane po instrumentu. Tu już jest wszystko? zdjęcie, to też powiedzmy, to jest
są ci, co się wstydzili, nie chcą do zdjęcia. Dalej na górę. Do zobaczenia.